W Łodzi na nowych mistrzów Polski mimo późnej pory czekała duża grupa kibiców. Wszyscy razem, kibice, piłkarze, trenerzy, właściciel drużyny Antoni Ptak, przez kilka godzin w hali ŁKS-u fetowali sukces. Piłkarzy Lecha, którzy wygrali mecz z mistrzem Polski, ale uniesione także w górę ręce piłkarzy ŁKS-u, którzy zdobyli mistrzostwo Polski, i płonie teraz kapelusz Ryszarda Polaka. Ryszard Polak dzisiaj chodził w kapeluszu i usiłują podpalić w tej chwili tenże właśnie kapelusz szkoleniowcy łódzkiego klubu sportowego. No, kapelusz zaledwie się tli, ale fakt jest faktem. Drodzy Państwo, po 40 latach łódzki klub sportowy po raz drugi mistrzem Polski w piłce nożnej. Z pewnością radość piłkarzy ŁKS-u, radość kibiców byłaby jeszcze większa, gdyby ten niezwykle udany sezon łodzianie zakończyli jakimś przyjemniejszym akcentem niż porażka na własnym stadionie. Jeden z bohaterów drużyny łódzkiego klubu sportowego, który nie może brać udziału w tej fecie na boisku, ale jest z kolegami. Marek Saganowski i Adam Westphal. Przed nami wielki nieobecny Marek Saganowski. Panie Marku, co się czuje w takim momencie? Łódzki klub sportowy czekał na drugi historyczny tytuł 40 lat. Pan szczęśliwie trochę krócej. Ja troszeczkę krócej, bo praktycznie 19,5 roku czekałem na mistrzostwo Polski. No i naprawdę cieszę się z tego, bo nie wiem co powiedzieć. To jest coś takiego, że myślę, że aby to się zdarzało nie raz na 40 lat, tylko przynajmniej raz na 5-6 lat. Brakowało dzisiaj w ataku ŁKS-u Marka Saganowskiego. Oj, brakowało 0-2, a gdyby był Marek Saganowski, może ten ostatni mecz zakończyłby się zwycięstwem pana klubu. Może by się zakończył, mnie nie było. Myślę, że i tak po takim meczu chłopcy źle nie grali, bo dużo sytuacji. Może troszeczkę odprężyli się. Kiedy Marek Saganowski powróci na ligowe boisko? Ja myślę, że tak, są różne rokowania. Niektórzy mówią pół roku, niektórzy mówią 3 miesiące. Myślę, że trzeba podzielić to jakoś i to będzie około 4 miesięcy. Panie Marku, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. I oto świętująca drużyna ŁKS-u, której prym wiodą Rodrigo Carbone, Grzegorz Krysiak i Tomasz Wieszczycki. Dla nich wszystkich jest to sukces, no, jakże różnego wymiaru. Tomasz Wieszczycki, człowiek urodzony nieopodal stadionu ŁKS-u. Człowiek, który z ŁKS-em związany jest od początku życia. Witold Będkowski, prowadząc swojego syna, płacząc, schodzi z boiska. To kolejny wymiar ogromnego ludzkiego sukcesu. Zawodnik 37-letni, który właściwie u schyłku kariery po znakomitym swoim i drużyny wykonaniu w sezonie zostaje mistrzem Polski. Też w różne miejsca go piłkarskie losy rzucały. Grał w Korei, najwięcej jednak grał w ŁKS-ie. No i klub, drużyna, wszyscy odwdzięczyli mu się za to przywiązanie. Przywiązanie do barw ŁKS-u to także obecny trener drużyny mistrzów Polski Marek Dziuba. Trener ŁKS-u Marek Dziuba. Dziś porażka, ale w przekroju całego sezonu najlepszą drużyną właśnie był łódzki klub sportowy. Panie Marku, jakie refleksje po tym zakończonym sezonie? Na pewno chciałbym przeprosić kibiców, że w dniu Wielkiego Święta
nie zdołaliśmy odnieść zwycięstwa, żeby to ukonorowało nasze to zwycięstwo w przekroju całej ligi. No ale takie mecze zdarzają się. Po prostu zawodnicy przez cały czas byli pod ogromną presją. Wygrana show zapewniła już nam zdecydowanie mistrzostwo Polski i dzisiaj no, nie byli w stanie się tak zmobilizować, żeby odnieść zwycięstwo. Jeszcze raz przepraszam kibiców, ale cieszmy się teraz tym, co uzyskaliśmy przez 33 spotkania wcześniejsze, które przynosiły pełną satysfakcję naszym kibicom. Właśnie, panie Marku, trzeba się cieszyć, bo na ten drugi historyczny tytuł trzeba było czekać 40 lat, a w przekroju całego sezonu to ŁKS był drużyną najsilniejszą. W Warszawie zremisował, wygrał z Legią u siebie, z Widzewem też bardzo dobre mecze, choć jeden przegrany. No na pewno w przekroju całego sezonu zespół nasz nie miał żadnych jakichś takich spotkań jak dzisiejsze. Graliśmy, można powiedzieć, bardzo dobrze. Zresztą świadczy to największa ilość zwycięstw, najmniej bramek straconych, najwięcej strzelonych. I liderowanie w poszczególnych klasyfikacjach na najlepszego zawodnika przeglądu, najlepszego zawodnika sportu. Także tych wyróżnień na nas zespół się nałożyło. Także na pewno cieszymy się z tego wszystkiego. Za 2-3 dni zapomnimy o tym dzisiejszym meczu, a będziemy fetować nadal to Mistrzostwo Polski. Panie Marku, przed nami mecze eliminacyjne Ligi Mistrzów. Czy ŁKS stać na awans do tej elitarnej grupy? Na razie nie liczymy. Cieszymy się z tego, co uzyskaliśmy. I to wszystko. Dziękuję za rozmowę. Serdeczne gratulacje. Gratulacje należą się wszystkim tym, którzy w tej chwili ustawili się karnie, no może bardziej nieco bezładnie w szeregu, by odebrać złote medale mistrzów Polski. Już za chwilę okazały puchar i medale zwycięzców ligi, zwycięzców rozgrywek sezonu 97-98 za Wisną i znajdą się w rękach piłkarzy łódzkiego klubu sportowego. Rafał Pawlak jako kapitan odebrał swój medal jako pierwszy. Tomasz Wieszczycki z tyłu, a potem dalsi, którzy tak wiele zrobili. Tomasz Szczerbicki, rezerwowy bramkarz, nie miał specjalnej okazji pograć. Ci, którzy jeszcze medali nie dostają, tańczą sobie po drugiej stronie środkowej linii boiska. Tomasz Kosy, Darlington i Austin Hamlet. Antoni Ptak, człowiek, który wyprowadził klub z głębokiej zapaści. Właściwie dzięki temu, że finansował tę drużynę, mogą jego piłkarze w tej chwili świętować to wielkie, wielkie zwycięstwo. Przed sezonem mówiło się, że o mistrzowskie tytuł walczyć będą jak w poprzednich latach Widzew i Legia, że ŁKS może być tą trzecią siłą. Tymczasem dwie potęgi na dalszych miejscach ligowej tabeli. ŁKS okazał się pierwszą siłą i teraz cały stadion może krzyczeć to, co krzyczy. Mistrz, mistrz ŁKS. Całują medale wszyscy po kolei. Mirosław Trzeciak, który tak wiele wniósł do gry łódzkiego zespołu. Wydawało się, że dla tego piłkarza to już będzie coś w rodzaju emerytury. Tymczasem tytuł króla strzelców w minionym sezonie, w turnie bramek nieco mniej, ale za to ogromna ilość asyst. No jak już mówił Marek Dziuba, najwięcej strzelonych bramek, najmniej zdobytych. I teraz uwaga, ten decydujący moment. Puchar za Mistrzostwo Polski i znów wybuchają sztuczne ognie. Piłkarze unoszą ręce w górę. Drużyna poznańskiego Lecha także zmierza z gratulacjami, a Grzegorz Krysiak w swoim typowym dla siebie geście ten puchar dedykuje łódzkim kibicom. Jakaż radość piłkarzy. Radość także tych, którzy 40 lat temu zdobywali mistrzowski tytuł, a których delegacja seniorów ŁKS-u czeka teraz, by wręczyć kwiaty obecnym mistrzom, ich następcom. Wtedy ŁKS nazwano rycerzami wiosny. Jak ich nazwać teraz? Jedno jest pewne, są mistrzami Polski w piłce nożnej na rok 97-98. Przed nimi teraz długa droga do Europy. Czy to się uda? Czy to nie jest zadanie ponad siły? O tym będzie musiał myśleć Antoni Ptak, będą musieli myśleć trenerzy. Wiadomo, że niemal na 100% zespół opuści Tomasz Kłos.
Podziękował także za grę w UKS-ie Mirosław Trzecia. Konieczne będą więc uzupełnienia. A ze swoim pucharem do piłkarzy zmierza teraz minister Jacek Dębski, o którym wiadomo, że jest kibicem tego zespołu. Pojawiał się od wielu lat na meczach, kiedy jeszcze nie myślał o tym, że będzie pełnił tak ważną państwową funkcję, a kiedy został ministrem, nadal na te mecze przychodzi. Triumfalne We Are The Champions rozbrzmiewa w stadionowych głośnikach. Piłkarze zgrupowani na środku boiska. Antoni Ptak unosi w górę puchar za Mistrzostwo Polski. To też wielki osobisty sukces tego człowieka. Marek Łopiński, wieloletni kierownik drużyny, a obecnie prezes sekcji. Wszyscy inni działacze, także dr Marek Kropmalski i Józef Kociemski, masażysta, którzy wiele pracy wkładali w to, by po każdym meczu naprawić uszkodzone zdrowie piłkarzy. Gratulacje złożył także Adam Topolski. Puchar wędruje z rąk do rąk. Cieszą się piłkarze, cieszą się kibice ŁKS-u. Zasłużony w zupełności mistrzowski tytuł. Najwięcej zdobytych bramek, najmniej bramek straconych. Wodzio W, ukochany przez łódzką publiczność, wyszydzany na początku przez tych, którzy poczucia humoru nie mają, zatem dość osobliwy napis na plecach, ale okazało się, że w ten sposób wykreował się po raz kolejny na niezwykle sympatycznego człowieka. No i brazylijski zaciąg, tak zwany Rodrigo Carbone, w tej chwili na bieżni przekazujący kwiaty wybrance swojego serca. Tymczasem minister Jacek Dębski gratuluje wszystkim po kolei piłkarzom. Cóż, pozostaje im pogratulować także i z naszej strony. Raz jeszcze przypomnę, drużyna ŁKS Łódź mistrzem Polski w piłce nożnej na rok 97-98. Ten mecz kończy tegoroczny sezon. Jutro jeszcze tylko jedno spotkanie i rozgrywki ligowe zostaną zakończone.